Szanowni Państwo, w tym roku przypada 40. rocznica powstania Solidarności. Tego fenomenu na mapie świata, związku, którego symbol jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków na świecie, który ukazuje tę epopeję Polaków na drodze do wolności, który jest tym symbolem naszej niezłomności i solidarności. Chciałbym dziś opowiedzieć Państwu o jednym z fenomenów związanym z Solidarnością. O Radiu Solidarność Region Wielkopolska. Szanowni Państwo, informacja to skarb. Docieranie do informacji, dostęp do informacji rzetelnej, niezakłamanej, prawdziwej, jest to wartość podstawowa, która jest przynależna każdemu człowiekowi. Niestety mamy takie sytuacje, szczególnie kiedy mówimy o państwach totalitarnych, kiedy mówimy o reżimach, że informacja, która płynie ze strony reżimu, ze strony władzy, jest informacją fałszywą, zakłamaną, która ukazuje rzeczywistość w taki sposób, jak chce, by było to realizowane przez tę władzę. Jest to oczywiście zabieg propagandowy, który ukazuje działania władzy w pożądanym przez ją świetle. I z tą sytuacją, która miała przez całe dziesięciolecie miejsce w Polsce, nie godziło się społeczeństwo. Powstające struktury opozycyjne podejmowały niezliczone działania po to, by przekazywać społeczeństwu rzetelne i prawdziwe informacje. Wiemy doskonale z historii, jak wiele działań było podejmowanych, by ta rzetelna informacja do Polski nie docierała. Najbardziej znana chyba rozgłośnia radiowa, Radio Wolna Europa, była permanentnie zagłuszana, czego wyraz jako protest przeciwko takim działaniom dali już robotnicy 28 czerwca 1956 roku, niszcząc urządzenia zagłuszające, które znajdowały się na budynku ZUS-u. Kiedy mijały dziesięciolecia, powstawały struktury opozycyjne, fenomenalne i niebagatelne znaczenie miał pontyfikat papieża Polaka Jana Pawła II, który w roku 79 wypowiada te słynne słowa podczas pielgrzymki do swojej ojczyzny. Budzi ducha w narodzie, naród zgromadzony policzył się, zobaczył, jak wielu jest nas, którzy myślimy w inny sposób. Powstanie Solidarności, sierpień roku 80, te działania, powstawanie radiowęzłów zakładowych, te pierwsze nieśmiałe próby związane z działaniem radiowęzłów zakładowych, przekazywania informacji przez Solidarność, to wszystko znajdowało się u podstaw podejmowania dalszych działań, które kreowała Solidarność. Wierząc w to, że jednym z celów, dla których została powołana, to jest po pierwsze zmiana sytuacji, w dalszej perspektywie próby dochodzenia do niepodległości, ale też w pierwszej kolejności rzetelne informowanie o tym wszystkim, co dzieje się w ojczyźnie, umożliwienie obywatelom dostępu do rzetelnej informacji, do prawdy bez zakłamania. Szczególnie nasilono te działania po 13 grudnia 1981 roku, kiedy mówimy o tej mrocznej karcie naszej historii, mówimy o okresie stanu wojennego. I już w roku 82, w jego pierwszych miesiącach, powstają pierwsze nadajniki Radia Solidarność. Pierwsza taka audycja zostaje wyemitowana w Warszawie w kwietniu. Postaciami, które tworzą Radio Solidarność w Warszawie, są Państwo Zbigniew i Zofia Romaszewscy. Podobne działania również podejmowane są w Poznaniu. Tutaj również powstają grupy, tutaj również dochodzi do sytuacji, w której jest intencja, jest myśl. Musimy
docierać do społeczeństwa, musimy starać się pozyskać nową formę przekazu, nową formę komunikacji, taką, która będzie bardziej efektywna i efektowna z jednej strony, niż tradycyjne działania drukarskie, ulotki, które w pewnym zakresie niestety miały już mniejszy zasięg, miały mniejszy zakres, mniejszą strukturę oddziaływania. I takie pomysły zrodziły się w Poznaniu, w gronie kilkorga osób, które postanowiły takie działania podjąć. Pomysłodawcą, jednym z założycieli Radia Solidarność Region Wielkopolska był pan Andrzej Piątek, który miał prywatne kontakty z ludźmi, którzy byli technikami, którzy mogli przygotować stosowne urządzenia nadawcze. Dodatkowym problemem, z którym należało się jeszcze zmierzyć, to po pierwsze przygotowanie grupy, która przygotuje audycje, przygotuje teksty, nagra te teksty, nagra te audycje, a z drugiej strony to właśnie ci technicy, którzy podejmą działania związane z nadawaniem. To, o czym chcę Państwu opowiedzieć, to fenomen tamtego czasu, to fenomen entuzjazmu ludzi, fenomen ich zaangażowania. To też historia, która tak naprawdę, Szanowni Państwo, ujrzała światło dzienne w szerszym zakresie dopiero w roku 2005, kiedy pan redaktor Zbysław Kaczmarek przygotował dokument filmowy pod tytułem Radio, w którym opowiedział o historii Radia Solidarność i fenomenie ludzi z nim związanych. W roku 2008 ja przygotowałem publikację Radio Solidarność Region Wielkopolska, wybór dokumentów. Te podejmowane przez nas działania miały ukazać rąbek tajemnicy związanej z historią radia. Podobne działania też poczynił wcześniej pan profesor Bakuła, który przygotował konferencję i publikację. W oparciu o te wszystkie informacje chciałem podjąć próbę zebrania i zidentyfikowania osób, które były zaangażowane w radio, tak by po pierwsze oddać im cześć i podziękować za tą aktywność i działalność, ale z drugiej strony też by ukazać te osoby społeczeństwu. I Szanowni Państwo, to nie była rzecz prosta ani łatwa, ponieważ w radio bardzo mocno starano się i przestrzegano zachować zasady konspiracji. Grupy osób, które współpracowały przy tworzeniu radia, nie znały się wzajemnie. Zespoły, które się zmieniały na przestrzeni miesięcy i lat, też nie znały się wzajemnie. Jak głęboko było to radio zakonspirowane, najlepiej świadczy fakt, że rodzina jednego z konstruktorów tych nadajników, pana Grzegorza Cierniocha, dowiedziała się o tym, że takowe nadajniki były przez niego przygotowywane. Miało to miejsce dopiero w roku 2005, czyli już długo po transformacji w wolnej Rzeczypospolitej. Dlatego tym bardziej ważne jest, byśmy mogli tych cichych bohaterów, bardzo skromnych ludzi, przywrócić do naszej świadomości, a w wielu przypadkach dopiero po raz pierwszy ich przywołać. O, oczywiście lista, którą Państwu przedstawię, mam tego pełną świadomość, jest listą niepełną. Mogą znajdować się i na pewno są jeszcze postaci i osoby, które były zaangażowane w Radio Solidarność. Proszę wybaczyć, że ewentualnie wśród tych wymienionych na podstawie publikacji, którą przygotowałem, takowych nie będzie. Tym wszystkim, którzy się angażowali, bardzo dziękuję. Pozwólcie Państwo, że w formule alfabetycznej nazwiska tych wszystkich osób zacytuję, byśmy mogli tych bohaterów poznać.
Adamski Ireneusz, Andrzejewski Dariusz, Bakuła Bogusław, Blimel Magdalena, Blimel Maria, Bobiński Piotr, Burszta Kubiak Iwona, Chudziński Jacek, Cielnioch Grzegorz, Cielnioch Piotr, Cielnioch Rafał, Czapara Ryszard, Czarnowski Zdzisław, Dębowski Przemysław, Domagała Ireneusz, Drogowski Jerzy, Dudzińska Danuta, Dymarski Lech, Felińska Irmina, Fiećko Jerzy, Frankiewicz Maciej, Gołaski Stanisław, Grela Maciej, Grześkowiak Barbara, Grześkowiak Michał, Grzymisławska Anna, Jabłoński Szymon, Jałowski Michał Felix, Janiak Joanna, Jefimowicz Tomasz, Kobylińska Ewa, Kowalski Jacek, Kowalski Piotr, Kubiak Jacek, Łukaszewicz Szymon, Matylla Bolesław, Mazanka Włodzimierz, Miszczuk Jacek, Miller Wojciech, Napieralski Paweł, Ojciec Honoriusz, Oleś Anna, Orbat Andrzej, Pałubicki Janusz, Piątek Andrzej, Pokryszka Małgorzata, Pokryszka Mariusz, Przybyła Marek, Kurzycki Janusz, Rudnicka Ewa, Rusinek Maciej, Słomczyńska Agnieszka, Sokolnicka Zofia, Strykowska Grażyna, Sulikowska Jadwiga, Szatkowski Adam, Szczaniecki Leszek, Szymański Jacek, Tomczak Przemysław, Tomczak Wiesław, Czutka Stefania, Czutka Tomasz, Urbański Jarosław, Walas Małgorzata, Walczak Józef, Wieczorek Roman, Włodarczyk Mariola, Zydorek Julian. Szanowni Państwo, ta na pewno niepełna lista osób to ludzie związani z radiem poprzez przygotowanie audycji, tworzenie nadajników, nadawanie audycji, przygotowywanie materiałów, udostępnianie mieszkań, w których takie audycje były przygotowywane i nagrywane. Szanowni Państwo, ale od początku. Stworzenie radia nie jest rzeczą prostą. Stworzenie radia nie jest rzeczą łatwą, szczególnie kiedy mówimy o tym w kontekście, osadzając te zdarzenie w określonej historii. A mówimy tutaj po pierwsze o czasach PRL-u, po drugie czasach osadzonych w okresie stanu wojennego, czyli czasu objętego szczególnym reżimem, szczególnymi obostrzeniami związanymi z represjami, które spłynęły na społeczeństwo, z delegalizacją Solidarności, z internowaniem jego członków. Mając świadomość tego wszystkiego, musimy odpowiedzieć sobie jeszcze na pytanie, jak docierać do ludzi, czyli opieramy się na kręgu zaufanych osób, znajomych, współpracowników, tych postaci, tych osób, do których mamy zaufanie, do których możemy się zwrócić, tych osób, które na nasz apel odpowiedzą, a w przypadku Radia Solidarność ten duży entuzjazm był, odwaga, chęć niesienia prawdy, niesienia wolności wbrew zagrożeniom, wbrew niebezpieczeństwu. A że takie niebezpieczeństwo realne było, przekonacie się Państwo dalej z perspektywy opowieści o radio. Kiedy już wiemy, że takie działania podejmowano w kraju, podobne działania podjęto również w Poznaniu. Pan Andrzej Piątek podjął rozmowę z panem Cierniochem Piotrem, który następnie do tych prac konstrukcyjnych włączył swoich braci. Następnie skontaktował się z członkami redakcji Obserwatora Wielkopolskiego, pisma Solidarności, które ukazywało się w podziemiu, z którym też współpracował. Skontaktował się z panem Markiem Przybyłą, mówiąc, że
jest w kontakcie z osobami, które są w stanie przygotować nadajniki radiowe do nadawania na falach UKF, na falach radiowych. Natomiast potrzebni są ludzie, którzy przygotują audycje, którzy dokonają nagrania tego materiału, ale też będą służyli wsparciem materiałowym i finansowym. Musimy mieć tego świadomość, że nie była to rzecz łatwa i nie była to rzecz prosta. Te spotkania i rozmowy miały miejsce w pierwszych tygodniach roku 1982. Jak o tych pierwszych dniach i tygodniach, jak one wyglądały, posłuchajmy wypowiedzi pana Andrzeja Piątka. Skąd przyszedł pomysł? W Warszawie. No w Warszawie pan Romaszewski założył, zorganizował to radio. Ja, widząc kłopot z kolportażem prasy, informacji, bo współpracowałem z Obserwatorem Wielkopolskim na poziomie od drukarza do kolportera. Jedna z drukarni mieściła się w domu moich rodziców w piwnicy i no widziałem, jaki to jest mozuł, a jaki mizerny skutek, no bo zagrożenie, ryzyko, a radio jednak. Pierwsze audycje pojawiały się co prawda po ogłoszeniu właśnie w tym Obserwatorze Wielkopolskim daty i godziny emisji, to zdecydowanie mniejsze zagrożenie stwarzało. Nie było siatki takiej kolporterskiej przede wszystkim, no, to było kilka osób. Pierwsze audycje to były 4 nadajniki, nadawali moi znajomi właśnie z pracowni plastycznych albo z mieszkań położonych na poddaszach czy na wysokich piętrach. To wszystko byli moi koledzy albo z pracy, albo ze studiów. Także no wszyscy, no 4 ludzi, 4 lokalizacje. Nie bali się? Nie wiem, nie rozmawiałem z nimi na ten temat. Zdecydowali się od razu. Po rozmowach z Piotrem, który teoretycznie również, bo nie mieliśmy do czynienia z namiarem radiolokacyjnym, nie wiedzieliśmy, jak szybko mogą namierzyć miejsce nadawania, no to te audycje ograniczyliśmy czasowo. Ze względu na to, że Piotr i razem z bratem przygotowali te nadajniki bardzo małe, także jedynym właściwie takim większym elementem to był radiomagnetofon, no, który nie stwarzał takiego ryzyka, prawda, bo na wyposażeniu mieszkania można było zostawić ten radiomagnetofon i zabrać tylko kasetę i nadajnik, który był w puszce. Antena była prosta, dipolowa, składana, także to też nie było to coś widocznego. Kiedy pan Marek przybyła, skontaktował się z redakcją Obserwatora Wielkopolskiego, porozmawiał z zespołem redakcyjnym, prosząc, by podjąć takie działanie, nastąpił entuzjastyczny odzew. Obserwator Wielkopolski w sumie przygotował materiał do pierwszych 4 audycji. Nagrał te audycje, wykorzystując osoby z radiem związane, które były tym sposobem również narratorami, były głosami tych audycji. Te pierwsze nagrania to pan profesor Bogusław Bakuła oraz pani Małgorzata Walas, aktorka teatru 8 dnia z Poznania. Kiedy audycja, a przygotowywana ona była w miejscu pracy pana Marka Przybyły w pałacu w Rogalinie, została przygotowana, mieliśmy jeden z elementów, jeden zasadniczy, istotny, to znaczy treści i informacje, które chcieliśmy przekazać. Drugim ważnym elementem, bez którego nadanie audycji radiowych byłoby niemożliwe, uruchomienie radia byłoby niemożliwe, to budowa nadajników radiowych. Posłuchajmy wspomnień pana Piotra Cierniocha, który mówi o procesie budowy nadajników. No mówię, Andrzej przyszedł do siostry na herbatkę i się spytał, czy by się nie dało czegoś w radiu powiedzieć, jakoś zakłócić tamto radio. Ja oczywiście, tak, da się, ale... Póki braciszek nie wziął tego w ręce, to by nic z tego nie wyszło, ale,
Ale nakrył mnie brat, że coś zaczynam piłować i widział, że nic z tego nie będzie. I po jakimś czasie zrobił od razu całą serię nadajniczków UKF-ów, które miały jedną wadę. Znaczy zaleta, że pracują gdzieś tam na skali, ale trzeba o tym poinformować, o czasie i o miejscu, gdzie będzie emisja. Bo w ogóle no, konstruktorem jest Braciszek, który zobaczył, jak ja tam grzebię i stwierdził, że nic z tego nie będzie i mówił, że to on zrobi. On był i pracowity, i na tyle zdolny, że... Ale któryś pracownik zauważył, że coś takiego leży na warsztacie. No już musiało zostać jako wzmacniacz akustyczny, który niedokończony i już sobie tak leżał. A te części? To są właśnie różne tam kwarce. Z tego się właśnie... No, to jest na przykład niedokończona seria takich nadajniczków. Łatwo było dostać takie części kiedyś? Ciężko, dlatego zaczęło się od lampowych, bo lampy były jakoś jeszcze dostępne. Potem przyszły jakieś przemycone z Francji tranzystory i u Pawła już jest nadajniczek tranzystorowy taki, coś takiego, nie? I tu już jest na tranzystorach, nie na lampach. Może być mniejszy. Jak sam wspomina pan Piotr Cierniuch, to jego brat Grzegorz zabrał się skutecznie za wykonanie tych nadajników. Co było najistotniejsze i najważniejsze, szanowni państwo, to wykonanie nadajników o małej mocy, ich duża miniaturyzacja. Musimy pamiętać, że reżim stanu wojennego to czas godziny policyjnej, permanentnych kontroli, inwigilacji, to czas, kiedy nie można było, tak jak może nam się dziś wydawać, szczególnie młodszemu pokoleniu, nie dało się swobodnie przemieszczać, co więcej, nie można było przemieszczając się rzucać się w jakiś sposób w oczy, nosić z sobą olbrzymich pakunków, więc nadajniki, które były przygotowane, musiały być małych rozmiarów, musiały być zminiaturyzowane, tak by móc funkcjonować. Małe nadajniki o małej mocy, które dało się spokojnie przenosić, te składały się z dwóch części dwóch niezależnych modułów. Jeden to był generator modulowy MF oraz wzmacniacz wyjściowy. One były przekornie nazwane przez swoich twórców albinami. Nazwa ta odnosiła się do komunistycznego działacza Albina Siwaka. Ono było zasilane napięciem 12 V. Urządzenia te łączono następnie z magnetofonem kasetowym, na którym była nagrana audycja, i z wykorzystaniem anteny wchodzono na fale radiowe, na wolne częstotliwości, i tym sposobem audycja mogła być słyszana. Nadajnik mieścił się w obudowie odpowiadającej wielkości baterii R20. Nadajnik ten przygotowany przez pana Grzegorza Cierniocha, przygotowany przez niego w jego miejscu pracy w Zielonej Górze, przywiozła niczego nieświadoma jego córka, studentka wówczas Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przywiozła do wuja i przekazała panu Piotrowi Cierniochowi, który następnie przekazał go panu Andrzejowi Piątkowi, który odebrał materiał od pana Marka Przybyły, i tym sposobem mieliśmy już komplet audycja oraz przygotowane urządzenie. Samo przygotowanie audycji to też była ciężka i mozolna praca. Należało dokonać wyboru treści, które chcemy prezentować. Należało dokonać zestawienia informacji, które będą najistotniejsze. Musimy pamiętać, że audycja nie mogła trwać długo. Z obawy przed namierzeniem źródła sygnału. Pamiętajmy, że założeniem radia było
funkcjonowanie w czasie. To nie miał być jednorazowy epizod związany z nadaniem określonego komunikatu, ale miała to być działalność i aktywność określona w pewnej przestrzeni czasu, nastawionej na trwanie tak długo, jak będzie to możliwe. Dlatego treści należało przygotować w sposób przemyślany. Były to z jednej strony fragmenty wystąpień Jana Pawła II, kazań księdza Jerzego Popiełuszki, przemówień Lecha Wałęsy, czy komunikaty spływającej z podziemnej Solidarności, mówiące o stanie państwa, o rzeczywistej sytuacji, o losie internowanych. One z jednej strony podnosiły na duchu, z drugiej też informowały o tym, co działo się w Polsce. Istotnym elementem tych pierwszych audycji radiowych była też ta warstwa muzyczna. I tutaj wykorzystano w nagraniach fragment znanej wszystkim piosenki Jacka Kaczmarskiego Mury: wyrwij murom zęby krat, wyrwij kajdany połam bat. One, słowa te, niosły otuchę, ukazywały zniewolenie, ale wskazywały, że mamy się podnieść i zrzucić kajdany. Ten przekaz był szczególnie istotny i ważny. Ale to są kolejne elementy, które składają się na cały proces przygotowania. Kiedy mamy już te wszystkie składowe, musimy jeszcze przekazać tę informację społeczeństwu. Musimy powiadomić społeczeństwo, że taką audycję będziemy emitować. Równolegle należało jeszcze uzyskać dostęp do mieszkań, do lokali, z których tę audycję będzie można wyemitować. I tutaj pan Andrzej Piątek, artysta plastyk, zwrócił się do swoich przyjaciół, artystów, plastyków, których mieszkania były na najwyższych kondygnacjach domów, by zgodzili się wyemitować tę audycję lub udostępnić mieszkanie. Taka deklaracja jasna współpracy padła, chęć włączenia się w tę działalność opozycyjną lub umiejscowienie lokalu miało również swoje niebagatelne znaczenie. Im wyżej, tym większy zasięg, tym większa łatwość przenikania sygnału bez blokady, przeszkody związanej z gęstą zabudową miasta Poznania. Drugim elementem była informacja, która miała dotrzeć do społeczeństwa i tutaj wykorzystano już tę sprawdzoną, starą metodę. Rozrzucono ulotki, które mówiły, że audycja zostanie wyemitowana 12 maja 1982 roku o godzinie 22 na zakresie fal radiowych UKF. Takie ulotki mówiące o tym zostały przygotowane. Ulotkę taką widzicie państwo teraz wraz z okładką książki. To jest niedużych rozmiarów mała karteczka, na której te podstawowe informacje były zawarte. One były rozrzucane na terenie Poznania, ale szczególnie tych części miasta, w których audycja była emitowana. Jak już możemy się domyśleć, jednocześnie z informacją, która docierała do społeczeństwa, docierała ona również bezpośrednio do Służby Bezpieczeństwa, do władzy komunistycznej, która również już wchodziła w posiadanie tej informacji, że taka nielegalna rozgłośnia będzie działała, że taka nielegalna rozgłośnia będzie emitowała treści godzące w ustrój socjalistyczny. I to już jest pierwszy moment, kiedy należało podjąć działania związane z próbami namierzenia osób tworzących radio oraz likwidacją tej struktury. Oczywiście o wszystkich działaniach związanych z Radiem Solidarność informował Obserwator Wielkopolski. On oczywiście realizował te działania z perspektywy czasu w kolejnych numerach.
relacjonując to zdarzenie, nie identyfikując postaci osób, co jest naturalne i oczywiste. Ważnym elementem tej pierwszej audycji, której fragmenty proszę byśmy wysłuchali i wczuli się w nastrój i w atmosferę podniosłości, która towarzyszyła też tym, którzy nadawali i słuchali tej pierwszej audycji Radia Solidarność Region Wielkopolska 12 maja 1982 roku. Za rękę Nerwskiej Radiostacji Warszawskiej chcemy dotrzeć do tych, którym droga jest niezależność naszego związku, do których nie zawsze docierają nasze pisma i urodzenia. Podejmujemy tę próbę nawiązania z Wami łączności, bo niepokoi nas postępująca społeczna bierność i brak wiary w przyszłość w konsekwencji drastycznego ograniczenia wolności. Dramat, który ogarnął cały naród, nie zakończy się po myśli władzy. Oznaczałoby to kryzys narodowych nadziei, które tak mocno odżyły po sierpniu 1980 roku. Nie wolno więc godzić się nam wszystkim z obecnym porządkiem rzeczy. Stan wojenny, a w jego konsekwencji zbiorowe mordy popełniane na ludziach pracy, internowania i uwięzienia są przestępstwem nie tylko wobec prawa, ale także wobec najszerszych zasad moralnych. Są przestępstwem przeciwko ludzkości i jako takie winny być ostatecznie potępione. Naszą audycją chcemy udowodnić nieugiętość postawy przeważającej większości społeczeństwa wobec występków hunty i wierność wybranej w sierpniu idei. Solidarność nigdy nie posiadła dostępu do środków masowego przekazu. Musi więc sama go sobie wywalczyć. Wolności się nie otrzymuje, wolność się zdobywa. Niech żyje Solidarność. Tu Radio Solidarność. Tu Radio Solidarność. Podajemy wiadomość. Internowani. Wśród ostatnio zwolnionych z ośrodków internowania nie ma Lecha Wałęsy ani nikogo z władz Krajowych Związku. Warszawa. Powstał Ogólnopolski Komitet Koordynacyjny NSZZ Solidarność. Cały kraj podzielono na 4 regiony. Północ, południe, wschód, zachód. Na czele regionu stoją przywódcy Solidarności, nie uwięzieni po 13 grudnia i ukrywający się. Region północny Bogdan Lis. Region południowy Władysław Hardek. Region wschodni Zbigniew Bujak. Region zachodni Władysław Frasyniuk. Nowym władzom podporządkowano dawne struktury regionalne związku. Prasa podziemna. W kraju pojawia się kilkaset tytułów prasy podziemnej. W Gdańsku wychodzi 2 razy w tygodniu w nakładzie 60 tysięcy egzemplarzy pismo Solidarność. Warszawa ukazuje się m.in. Tygodnik Wojenny, Solidarność, Tygodnik Mazowsze, Wiadomości, Tygodnik KOS. Kraków, Biletyn Małopolski. Wrocław, z dnia na dzień, Solidarność Dolnośląska. Szczecin, BIS Pomorza Zachodniego. Łódź, Przedwiośnie. Lublin, Pierwiosnek. Radio Solidarność. 12 kwietnia na terenie Warszawy nadano pierwszą 8-minutową audycję podziemnego Radia Solidarność. 30 kwietnia nadano drugą, tym razem 5-minutową. Zapowiedziano dalsze audycje. Słuchacie Radia Solidarność. Poznań. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku internowano ponad 200 działaczy Solidarności regionu Wielkopolska. Uwięziono ich w zakładach karnych w Gębarzewie, Ostrowie Wielkopolskim, obozach w Drawsku i Gołdapi. Społeczeństwo wielkopolskie nie pozwoliło się zastraszyć, nie poddało terrorowi. Już 17 grudnia 1981 roku, przed pomnikiem Czerwca 1956, demonstrowało ponad 300 osób. Składanie kwiatów i zapalanie świec 13 każdego miesiąca spotkało się z brutalną reakcją aparatu terroru. Jej rezultatem była tragiczna śmierć 2 marca, pobitego 13 lutego bieżącego roku Wojciecha Ciślewicza. 12 lub 13 każdego miesiąca solidarne załogi poznańskich fabryk i instytucji 5-minutową przerwą w pracy wyrażają żądanie przywrócenia Solidarności i zwolnienia więzionych kolegów. Powszechną formą oporu stało się malowanie haseł na murach i druk w podziemiu prasy związkowej. Liczba tytułów przewyższa stan z 13 grudnia. Są to m.in. Wiadomości, Solidarni, Obserwator Wielkopolski, Wielkopolski Biuletyn Wojenny, Gryps, Niepodległość, Biuletyn Wojenny, Weto, a także Związkowa Prasa Zakładowa WPK i Pometu. Ruch oporu i walki objął swym zasięgiem także uczelnie wyższe i szkoły średnie. Szanowni Państwo, ta pierwsza i niezwykła audycja trwała 10 minut.
Podano w niej podstawowe informacje dotyczące ruchu związkowego, sytuacji w regionie, od 13 grudnia. Skierowano apel do sumień żołnierzy związany ze stanem wojennym. Na koniec wyemitowano fragment historycznego przemówienia Lecha Wałęsy z 31 sierpnia 1980 roku. Pogratulowano autorom następnie w późniejszych wydaniach Obserwatora Wielkopolskiego, zachęcano do dalszej aktywności. Szanowni Państwo, musimy mieć jednak świadomość, że to nadawanie tych audycji na fonie radia było rzeczą uciążliwą, ponieważ po pierwsze z każdym kolejnym nagraniem ułatwiało władzy dotarcie do źródeł sygnału, a z drugiej strony zasięg tej audycji, jak możemy domniemywać, nie był niestety zbyt daleki. Możemy mówić, w różnych materiałach archiwalnych zachowują się takie informacje, że ten zasięg słyszalności pierwszych czterech audycji, a te pierwsze audycje były nadane równocześnie, jak już powiedziałem, z czterech różnych miejsc Poznania, miały zasięg teoretycznie około kilometra, półtorej kilometra. Musimy też pamiętać, że docieranie do tych domów wiązało się z koniecznością zmian lokalizacji. Szanowni Państwo, użyczenie domu, użyczenie mieszkania do nadania audycji było równie niebezpieczne jak samo przygotowanie audycji, skonstruowanie nadajników, wyemitowanie tej audycji. W wielu sytuacjach mówimy o dużym stopniu konspiracji. Z każdym tygodniem, z każdym miesiącem, z każdą kolejną audycją to niebezpieczeństwo jeszcze coraz bardziej wzrastało. Wielokrotnie, jak wspominają osoby użyczające swoich mieszkań, wychodzili oni z domów, do ich mieszkań wchodzili nieznani im ludzie, nadawali te audycje, więc ten element ludzkiego zaufania, ludzkiej determinacji w walce z systemem komunistycznym był jakże duży i jakże mocno oddziaływał na ludzkie postawy. Jednakże ten czas emisji audycji Radia Solidarność na falach radiowych nie był długi. Nie mógł być długi z prostego powodu, że konieczność każdorazowego informowania poprzez ulotki o dniu i godzinie emisji oraz fali powodowała, że coraz bardziej do tego przygotowywała się Służba Bezpieczeństwa. Unowocześniane nadajniki na fonie radiową musiały powoli odejść do lamusa, a ich miejsce musiały zająć nadajniki, które mogły wejść na fale nadania audycji telewizyjnych, na fale TV. I takie nadajniki rozpoczęli przygotowywać również bracia Cierniochowie. Posłuchajmy tych wspomnień. Dlatego następnym etapem już od czerwca 1982 roku, czyli tam po dwóch miesiącach powiedzmy, już jest zupełnie inny system wchodzenia na fonie telewizji w czasie normalnej telewizyjnej audycji. Czyli słuchając umundurowanych speakerów, można było usłyszeć od nich, że biuletyn Solidarności wyszedł nowy numer i czyli taka tam krótka 5-10 minut. Zupełnie innej słownej treści do tamtego speakera było dołączone. Czyli bez zapowiedzi, trudne do namierzenia. Zmiana sposobu nadawania, przejście z fonii radiowej na sygnał telewizyjny miało swoje niebagatelne znaczenie z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względów bezpieczeństwa namierzenie takiego sygnału było o wiele trudniejsze, ponieważ nakładał się on na rzeczywistą częstotliwość telewizyjny, a z drugiej strony
umożliwiał emitowanie audycji, których zasięg oddziaływania, jeśli chodzi o jego słyszalność, był zdecydowanie większy jak w przypadku radia. I tutaj kunszt techników państwa braci Cierniochów, szczególnie pana Grzegorza, umożliwił przygotowanie tego nadajnika, który umożliwiał wchodzenie na falę programu pierwszego telewizji polskiej na kanał 9, który był kanałem przypisanym do Poznania i sygnał ten był emitowany z nadajnika ze Śremu, co umożliwiało budowanie nadajnika o mniejszej mocy, tak by sygnał z niego emitowany mógł przykrywać fonie, mówiąc obrazowo, kiedy ludzie oglądali telewizję, już troszkę uprzedzając, audycje te były nadawane w okolicach dziennika telewizyjnego, czyli 19:30 lub później, oglądając telewizję, propagandowy przekaz dziennika, panów w mundurach, którzy relacjonowali w sposób propagandowy ówczesną rzeczywistość, nachodziła na dźwięk i obraz fonia, zostawał obraz, a głos przemawiał już niezależny i mówiący o tym, jak wygląda sytuacja. Na propagandowy obraz emitowany w telewizji nakładał się wolny głos wolnych ludzi emitujących w Radiu Solidarność region Wielkopolska. Pierwsza audycja wyemitowana poprzez Radio Solidarność z nałożeniem folii na obraz telewizyjny miała miejsce 27 czerwca 1982 roku i tę pierwszą audycję, jak wspomina, wyemitował pan Andrzej Piątek. Podobnie jak w przypadku tych wcześniejszych nadajników, tutaj również mówimy o dużej miniaturyzacji. Układ ten składał się z elementu sterującego, wzmacniacza mocy, zasilacza sieciowego, magnetofonu, anteny i po złączeniu tych elementów szedł przekaz, który był następnie odbierany poprzez telewizor w domach. Wraz z tym nadaniem pierwszej audycji 27 czerwca nachodziły jeszcze w tych dniach i miały miejsce również emisje na falach UKF-u o tym, że taka emisja na fali radia będzie miała miejsce. Padła również zapowiedź podczas tego nagrania wyemitowanego 27 czerwca. Ale ten czas miesiąca maja-czerwca to również nasilone działania organów bezpieczeństwa państwa mające na celu zwalczanie rozgłośni, próby dotarcia do osób z rozgłośnią związanych oraz ich zatrzymanie i zamknięcie rozgłośni. Pozwólcie państwo, że przywołam kilka cytatów związanych z jednym z dokumentów przygotowanych przez Służbę Bezpieczeństwa w październiku 1982 roku. Są to materiały operacyjne dotyczące sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim Pająk związanej z działalnością radia. Sprawa rozpracowania operacyjnego kryptonim Pająk została założona już 18 maja 1982 roku na fakt, jak pisano w dokumentach,
pracy nielegalnego nadajnika w rejonie Poznania, emitującego audycje sygnowane przez Radio Solidarność Wielkopolska. W dokumencie tym, co jest dla nas bardzo interesujące i przydatne, mamy też informacje o słyszalności tej audycji, w jakich ona miejscach była słyszana. I tutaj przywołano, że najczęściej słyszana była na Winogradach, Ratajach i częściowo w Śródmieściu. Pada też tutaj informacja, że audycje z fali UKF przeszły na fale telewizyjne i że w tym miesiącu, w tym okresie tych miesięcy, tych audycji miało miejsce kilkadziesiąt. Uzmysłówmy sobie, Szanowni Państwo, skalę i zasięg przedsięwzięcia. Kilkadziesiąt emisji, audycji na falach radiowych i telewizyjnych. Konieczność przemieszczania się w różnych punktach Poznania. W większości niestety z wykorzystaniem komunikacji miejskiej, bardzo rzadko kiedy z wykorzystaniem prywatnych środków komunikacji, których po pierwsze z jednej strony nie było tak dużo jak w dniu dzisiejszym, po drugie wykorzystywanie prywatnych środków komunikacji aut do działalności opozycyjnej w perspektywie zagrażało tym, że ewentualna inwigilacyjna działalność Służby Bezpieczeństwa, rozpracowanie, dotarcie do osób skutkowało represjami karnymi, możliwym również przypadkiem mienia. Jaki był cel podejmowania działań operacyjnych jest oczywisty. Dotarcie do osób i uniemożliwienie prowadzenia działalności tej audycji jej i neutralizacja radia. Szanowni Państwo, jakże istotne są te informacje, które mówią o tym, jak Służba Bezpieczeństwa postrzegała to, co się działo i jak funkcjonowało radio. I pozwólcie Państwo, że zacytuję. Zarejestrowana i rozpoznana część treści wyemitowanych dotychczas audycji zawierała fałszywe wiadomości dotyczące sytuacji społeczno-politycznej w kraju i w regionie. Wiadomości te mogły wywołać niepokój publiczny lub rozruchy. W związku z powyższym, równolegle do rozpracowania operacyjnego, Wydział Śledczy tutejszej komendy wszczął śledztwo w trybie doraźnym o przestępstwo z artykułów dekretu o stanie wojennym. Te formy represyjne, które zostały podjęte, miały na celu wymierzenie surowej kary. One z jednej strony mówiły o godzeniu w ustrój socjalistyczny, komunistyczny, a z drugiej strony odwoływały się do przepisów mówiących o tym, że tylko państwo ma monopol informacyjny związany z tworzeniem, z nadawaniem, z emitowaniem. To wszystko, co robiły osoby związane z Radiem Solidarność Region Wielkopolska, od budowy nadajników, tworzenia audycji poprzez ich emitowanie, udostępnianie swoich lokali, wszystko było zagrożone sankcjami karnymi. Kolejną sytuacją i niebezpieczeństwem, które wiązało się z przygotowywaniem audycji, było tak dobranie lektorów, by po pierwsze audycje były przygotowane w sposób profesjonalny, by wypowiedzi były jak najbardziej zrozumiałe, by miało to po prostu wymiar profesjonalnej audycji, ale z drugiej strony starano się tak dobierać lektorów, by głos osób był na tyle trudnym do rozpoznania, by osoby te po pierwszych emisjach nie były łatwymi do identyfikacji. Niemniej jednak Służba Bezpieczeństwa miała pewne określone podejrzenia związane ze strukturami Radia Solidarność Region Wielkopolska i w tym dokumencie, o którym Państwu mówię, takie zapisy się znalazły. Pozwólcie Państwo, że zacytuję. Analizując treści audycji i innych materiałów wydawanych przez tutejsze podziemie Solidarności, wskazuje się,
że Radio Solidarność Wielkopolska jest organem kierownictwa grupy skupionej wokół Obserwatora Wielkopolskiego. Szereg materiałów wskazuje, że w pierwszym okresie działania radia jego spikerką była Magdalena Walas, aktorka Teatru Ósmego Dnia, którego członkowie ściśle powiązani są także z Obserwatorem Wielkopolskim. Osoba ta pozostaje aktualnie w zainteresowaniu Wydziału III tutejszej Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej. Rozpracowaniem Radia Solidarność, Szanowni Państwo, zajęło się aż 5 wydziałów wojewódzkiej struktury Służby Bezpieczeństwa. Wydział 2, 3, 4 i 5, realizując swoje przedsięwzięcia w pełnej koordynacji, rozpoczęli oni działania związane z nasłuchem, z próbami zagłuszania audycji, szczególnie tych pierwszych na fonii radiowej. Przygotowywano i ściągano środki ludzi z zewnątrz, które miały być i były wykorzystywane do tego, by zagłuszać audycje radiowe oraz próbować identyfikować osoby z radiem związane. Po niedługim okresie czasu, Szanowni Państwo, zmienia się też formuła nadawanych treści w radio. Utwór Mury Jacka Kaczmarskiego zastępuje piosenka o Janku Wiśniewskim, którą śpiewa Krystyna Janda. Pierwsze śledztwo, które było podjęte, zostaje umorzone ze względu na fakt niewykrycia sprawców. Przez następne miesiące i lata, Szanowni Państwo, radio funkcjonuje, jego częstotliwość nadawania jest zróżnicowana. Jadwiga Sulikowska, która podejmuje i przejmuje koordynowanie działań, zbiera i gromadzi kolejne osoby, które tworzą te zespoły nadawcze. Też postacią, którą należy przywołać, jest pani Maria Blimer, która koordynuje bardzo mocno te prace, tworzy zespoły, angażuje się w nadawanie, tworzenie radia. Ten element struktury konspiracyjnej powoduje, że co kilka miesięcy, co kilkanaście audycji zmienia się zespół, zmienia się struktura osobowa tych osób. Co więcej, dochodzi do sytuacji, w której kolejne zespoły nie znają się między sobą. Jedną z osób, która koordynuje te prace, która zapewnia ciągłość, to jest z jednej strony pani Jadwiga Sulikowska pod kątem nadawania i przygotowywania audycji, pan Andrzej Piątek przez pryzmat kontaktów z braćmi Cierniochami, którzy te audycje przygotowują. Nagrania audycji są realizowane przez kolejne miesiące, aż do roku 1984, kiedy to mamy moment przełomowy w historii radia, kiedy powstaje grupa osób, nowa grupa, której skład wchodzą Paweł Napieralski, Przemysław Dębowski, Zofia Sokolnicka, Jarosław Urbański. Tutaj wiemy to też z filmu pana redaktora Zbysława Kaczmarka, kiedy panowie Napieralski i Dębowski wspominają czas działania w radio, mówią o tym, że składali przysięgę, coś czego nie wspominają wcześniejsi ludzie, wcześniejsze postaci związane z radio. Tutaj ten wątek przysięgi jest jako i po raz pierwszy podjęty. Przywołana już grupa w roku 1984 zmienia też sposób przemieszczania się między poszczególnymi audycjami. Wykorzystują oni taksówkę Renault 16 z numerem bocznym 4199, której właścicielem był pan Roman Wieczorek. Woził on osoby emitujące audycje między poszczególnymi punktami miasta Poznania. I tak przez kolejne tygodnie ta aktywność ma miejsce, aż dochodzimy do miesiąca
listopada. 28 listopada 1984 roku, po wyemitowaniu 81. audycji poświęconej powstaniu listopadowemu, zatrzymany zostaje na osiedlu Wielkiego Października, dziś osiedlu pod Lipami, Paweł Napieralski. Dzisiaj milicja użyła broni, dzielnieśmy stali, celnie rzucali. Janek Wiśniewski padł, na drzwiach ponieśli go święto jajca. Tu Radio Solidarność. Tu Radio Solidarność Regionu Wielkopolska. Słuchacie 81. audycji Radia Solidarność. Pomścicie ducha, Janek Wiśniewski padł. Lecą petardy, ścielą się gazy, na robotników sypią się blazy. Padają dzieci, starcy, kobiety. Janek Wiśniewski. Dobry wieczór Państwu. Naszą dzisiejszą 81. audycję poświęcamy w całości 154. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego. Życzymy dobrego odbioru. Janek Wiśniewski padł. Po nadaniu audycji w domu, w lokalu należącym do rodziców pana Przemysława Dębowskiego, Paweł Napieralski wychodzi i zostaje zatrzymany. Musimy przypomnieć i powiedzieć o fakcie, że zatrzymanie to nie był efekt mozolnej pracy operacyjnej, tylko denuncjacji związanej z faktem słyszalności tej audycji podczas dziennika telewizyjnego i do przekazaniu tej informacji organom bezpieczeństwa, które w następstwie tego działania zgromadziły się w okolicach bloków numer 6 i 7 i po wyjściu z bloku numer 6 zatrzymano Pawła Napieralskiego wraz z wyposażeniem do nadawania, które miał przy sobie, z kasetą. Paweł Napieralski został doprowadzony do pojazdu milicyjnego, tam był przez pewien okres czasu przetrzymywany. Miało to mieć miejsce aż do czasu, kiedy przyjeżdża milicja z psem tropiącym. I tutaj, jak wspomina sam Paweł Napieralski, powiedział, że powie i pokaże miejsce, w którym miało miejsce wyemitowanie tej audycji. Przemierza tę klatkę schodową, dochodzi, mija wszystkie mieszkania, dochodzi na najwyższe piętro, po czym mówi, że chyba się pomylił, to było w innej klatce. Wraca, po pewnym okresie czasu przyjeżdża milicja z psem tropiącym, który podąża ostatnim śladem, tym sposobem nie dociera do mieszkania, z którego została wyemitowana audycja. Fortel, którego użył Paweł Napieralski, uchronił pana Przemysława Dębowskiego, ale i jego rodziców przed sankcjami. Paweł Napieralski jest jedyną osobą, która zostaje zatrzymana w śledztwie. On nie podał żadnych nazwisk, zachował środki ostrożności i konspiracji, nie przekazał żadnych informacji, nie zdradził. Był jedyną osobą spośród wszystkich, które na przestrzeni lat nadawały w radio, która została zatrzymana. Służba Bezpieczeństwa w następcy tych działań podejmuje śledztwo, które z jednej strony ma doprowadzić do zatrzymania wszystkich pozostałych osób zaangażowanych w działalność radia. Służby mają świadomość, że na pewno nie może to być działalność pojedynczej osoby, musi to być działalność struktury zorganizowanej, która ma dostęp do techników radiowych, do osób tworzących audycje i do tych, którzy te audycje emitują. Paweł Napieralski ma postawiony akt oskarżenia, następnie prowadzone śledztwo w części dotyczącej innych osób oraz samego Radia Solidarność zostaje umorzona ze względu na niewykrycie sprawców. Akt oskarżenia zostaje tylko postawiony Pawłowi Napieralskiemu, który odmawia
udzielenia informacji, składania jakichkolwiek zeznań. Śledztwo opiera się o zebrane dokumenty i informacje. I tutaj w akcie oskarżenia wskazano, że należał on do zakonspirowanej grupy posługującej się od roku 1982 nielegalną radiostacją radiową, która szerzyła nieprawdziwe informacje, fałszywe informacje o sytuacji w kraju i miała swoimi działaniami doprowadzić do niepokojów i wybuchów społecznych, czyli ta przywoływana już treść, którą Państwu prezentowałem, powtarza się i ona jest obowiązującą. Paweł Napieralski zostaje osadzony w tymczasowym areszcie i zostaje podjęte postępowanie karne, które w efekcie ma swój finał w sądzie i Paweł Napieralski wyrokiem Sądu Rejonowego w Poznaniu z 12 lipca 1985 roku zostaje skazany na karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem okresu tymczasowego aresztowania, czyli cały czas i okres pobytu Pawła Napieralskiego w więzieniu to jest od dnia 28 listopada roku 1984 do miesięcy późniejszych roku 1985, dokładnie to jest dzień 3 grudnia 1985 roku, kiedy to opuszcza miejsce odosobnienia, kiedy to opuszcza więzienie i do pracy w Radio Solidarność już nie wraca. Można powiedzieć, że po tym okresie czasu, kiedy zatrzymano Pawła Napieralskiego, Radio Solidarność zakończyło swoją działalność, jednakże pan Mariusz Pokryszka według swoich relacji wspomina on, że po aresztowaniu Pawła Napieralskiego jeszcze kilkukrotnie audycje były nagrywane w składzie Zofia Sokolnicka, Małgorzata Pokryszka. Mamy informacje mówiące o tym, że Radio Solidarność nadało jeszcze swoją audycję w roku 1989, jednak ten zasadniczy czon aktywności radia i jego działalności to maj 1982 roku, listopad roku 1984. Te wyemitowane audycje to moment i czas, kiedy wlewano otuchę w serca poznaniaków, bo tak naprawdę taki był zasięg tej rozgłośni, kiedy podawano prawdziwe informacje na przekór temu, co mówiło komunistyczna prasa, radio, telewizja, władze komunistyczne. Radio Solidarność, Region Wielkopolska to przejaw hartu ducha, to przejaw odwagi i niezłomności w trudnych czasach. Radio to działało i funkcjonowało. Chwała tym wszystkim, którzy angażowali się w przygotowanie nadajników radiowych, przygotowanie audycji, tworzenie grup emisyjnych, którzy udostępniali swoich mieszkań, którzy udostępniali swoich środków komunikacji. Ci wszyscy ludzie przysłużyli się temu, że Radio Solidarność mogło funkcjonować, mogło nieść otuchę, mogło być tym elementem naszej wspólnej solidarności. Należy im się cześć i pamięć i te wszystkie aktywności, działania, które podejmujemy, przypominając Radio Solidarność Region Wielkopolska, nie są w stanie zadośćuczynić i podziękować za to wszystko, co ci odważni ludzie zrobili, a to wszystko, co mówimy, jest tylko pewnym skrótem, który nie jest w stanie oddać całości zaangażowania, przywołać pełnej historii tego radia, przywołać wszystkich ludzi, wszystkich epizodów, wszystkich emocji z tym związanych, ale za to, co zrobili, jesteśmy im wdzięczni i serdecznie dziękujemy za tę postawę, która miała swój ważny element w zwalczaniu systemu komunistycznego i w dotarciu i w dojściu do niepodległości. Dziękujemy.